Ladies and ladies, are you ready for the ball? DJ, pump the motherfucking beat. Let's go. Let's go. Let's eat it. Let's serve. Now, I wanna see you. Bycie osobą niebinarną jest bycie osobą gender fluid, to jest prawie to samo, w sensie osoba gender fluid jest osobą niebinarną, ale nie wszystkie osoby niebinarne są gender fluid, bo gender fluid to jest jedna z rodzajów niebinarności. Można być osobą agender, czyli w ogóle nie identyfikującą się z żadną płcią, czyli bycie trochę taką osobą apłciową. Można być osobą bigender, czyli identyfikującą się na przykład pół na pół z kobietą i mężczyzną. A można być osobą gender fluid, czyli mieć płynną tożsamość płciową, tak jak ja. Bo moja tożsamość trochę się tak zmienia od, tak naprawdę od rzeczy niezależnych. Ja mówię, że ona się zmienia ze względu na ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Jednego dnia potrzebuję wyrażać się bardziej kobieco, a innego bardziej męsko. Albo dostosować się do sytuacji, żeby po prostu czuć się bezpiecznie i bardziej komfortowo. Wykorzystać moją ekspresję na scenie, ale też wykorzystać ją na przykład, nie wiem, w jakichś takich bardziej formalnych sytuacjach, albo w pracy. Lubię ją też łączyć czasami, wykorzystywać niektóre elementy z tych genderowych norm z jednej i z drugiej strony, łączyć je. Bardzo lubię na przykład długie czarne spódnice, ale też moje owłosione nogi. Moja identyfikacja jest też bardzo ważna dla mnie w mojej głowie, bo ja lubię ten przepływ tego genderu we mnie i w mojej identyfikacji. I ja lubię nie do końca wiedzieć, jak się identyfikuję. W sensie, ja wiem to dokładnie, ale też nie wiem. To jest tak, jakbym próbował komuś opisać kolor, który tylko ja widzę. Kiedy tworzę, po prostu jestem. I to płeć nie ma dla mnie znaczenia. I świat figurowy właśnie taki jest, że nieważne, czy jest się kobietą, mężczyzną, transseksualną osobą, czy osobą niebinarną, po prostu ważne, żeby być sobą. W jakiś sposób to traktuję terapeutycznie, bo to jest taka potrzeba eksponowania swoich emocji na dany moment u mnie. I dlatego tak mam wiele różnych wcieleń, że tak można powiedzieć. Jestem Madre Bożna Sarmata, z domu Kielców Sarmata. Ludzie potrzebują takiego, jakiegoś takiego alternatywnego świata, jakiejś pasji. Bo kiedyś w latach 70-tych, 80-tych house'y naprawdę działały jak domy. Ludzie często ze sobą, wiesz, mieszkali, nie? Nawet. Był ojciec, matka, która opiekowała się dziećmi, czy dwie matki, dwóch ojców, to jest tak naprawdę jakby jest gdzieś tam rdzeń jest taki, wiesz, tradycyjny, ale jednak schemat rodziny jest nieco inny. Z biegiem czasu to te więzi zacisniają się w przyjaźnie, w miłości, tak. No tak, można powiedzieć, że kazirodztwo, bo jestem z osobą z house'u, o mój Boże. Nie no, już armii nie ma, więc nieważne. Więzi, które może są też czasem niezrozumiałe na zewnątrz ballroomowego półświatka. Bo
Jednak mimo wszystko voguing czy ballroom rządzi się własnymi prawami i raczej osoby, które w tym siedzą, wszystko po prostu zczają. A tak to trzeba po prostu innym wszystko tak tłumaczyć, wykładać kawę na ławę i jak ktoś nie był w tego typu środowisku, to też nie może to nie rezonować emocjonalnie z daną osobą. Więc jednak posiadanie własnego stada, własnej takiej grupy odniesienia jest, myślę, w tym bardzo istotne. I oni też, i one, i wszystkie te osoby po prostu cię później wspierają w tym. Myślę, że osoby z chaosu to są też najbliższe osoby, jeżeli chodzi o punkty odniesienia. Jeżeli chodzi o voguing i ballroom zwłaszcza, ale to też może mieć bardzo życiowy i praktyczny wymiar typu wsparcie emocjonalne, wsparcie też finansowe, czy takie praktyczne, życiowe, albo po prostu radą, dobrym słowem. Grupa Stonor to jest taki ciekawy twór, który powstał w 2015 roku, po tym jak po prostu poprzednia ekipa stwierdziła, że już im się nie chce użerać z homofobią i nie chce im się robić Marszu Równości w Poznaniu. I od tamtego czasu okazało się, że nie da się robić tylko Marszu Równości, jak się jest organizacją LGBT, bo społeczność queerowa ma o wiele więcej potrzeb, na przykład pomoc psychologiczną, indywidualną i grupową, pomoc w konsultacjach psychiatrycznych, seksuologicznych, pomoc w konsultacjach, jeśli chodzi o tranzycję, cały ten przebieg, proces tranzycji, pomoc prawną. Każde najmniejsze stowarzyszenie, najmniejsza grupa osób, która po prostu samo się organizuje, żeby pomóc swojej lokalnej queerowej społeczności, ma ogromne znaczenie, szczególnie dla tych młodych osób, które poszukują wsparcia, akceptacji, jakiegoś takiego pokierowania, ale też żeby posłuchać o doświadczeniach innych osób. Każda z nich, każda jedna, od tej największej, tej najmniejszej, od tej, która ma 150 tysięcy na Instagramie obserwujących, do tej, która ma 4 osoby obserwujące na Instagramie, jest super ważne. Wokół tak naprawdę może się wydarzyć i zorganizować wszystko, co tylko po prostu lokalna społeczność queerowa będzie chciała. I trochę nas nie do końca obchodzi, co to będzie, jeżeli da to przestrzeń dla queerowej społeczności, da to im szansę, żeby się pokazać albo doświadczyć jakiejś formy sztuki. Dla nas to jest ok, po prostu róbcie. Bardzo często u nas się dzieją też zaręczyny. Liczba lesb, które się zaręczyły w Lokum Stonewall, jest w tym momencie chyba większa niż uczestników na ostatnim Marszu Równości. To tyle. Ale mi się tyle zaręczyn, że masakra kiedyś nawet prowadziłem bingo i jedna dziewczyna wygrała bingo i mówi i zawsze jest takie zadanie i ja mówię do niej: no dobra, to twoje zadanie będzie, a ona zabrała mikrofon i mówi: nie, ja wiem, ja mam swoje zadanie. A mówię: Lizu, czy ty będziesz śpiewać? A ona: nie, ja potrzebuję tylko mikrofon. A mówię: puścić jakąś muzykę? A ona: nie, na cicho. I ona zaczyna: Karolina, jesteś miłością mojego życia i tiruriru i wyjdziesz za mnie i klęka i wciąga pierścionek. Jest taką queerową przystanią, do której przychodzą osoby nie tylko się najebać i wytańczyć i poglądać czuczło na scenie, ale też w ogóle, żeby poczuć się sobą. Mówi się, że początek ballroomu datuje się na 72, kiedy Crystal LaBeija i Lottie LaBeija zrobiły swój pierwszy bal. To jest po prostu bezpieczna przestrzeń swobodnej ekspresji dla osób, które były wykluczone społecznie przez pryzmat właśnie swojej klasy, rasy, orientacji seksualnej. Też pochodziłam z całkowicie heteronormatywnego świata, gdzie totalnie wyzbywałam się wszelkich przejawów kobiecości w sobie, bo nauczono mnie, że bycie kobietą to jest bycie kimś, kto jest słaby, niedecyzyjny, kimś, kto musi wyglądać w jakiś określony sposób, dla kogoś zachowywać się w określony sposób i zawsze bardzo, bardzo szłam bardzo opozycyjnie właśnie do tych wszystkich takich narzuconych kulturowo standardów. Wtedy się spotkałam z taką kobiecą energią, która jest silna, która jest, wiesz, magnetyzująca, która jest
po prostu jakąś taką, nie wiem, celebracją, nie? Po prostu siebie. Mówi się ballroom, ponieważ te osoby spotykały się na balach, prawda? Na początku w takich jakichś bardziej undergroundowych miejscach w Harlemie. Później te bale były organizowane w innych przestrzeniach różnych w Nowym Jorku. I na balach te osoby konkurują ze sobą w różnych kategoriach. Są to kategorie, które są związane z performancem, z tańcem. Voguing jest dla mnie stylem ruchu i performance'u, właściwie. Jeżeli chodzi o sam ruch, to początkowo był dla mnie czymś, dzięki czemu mogłem się trochę wyzwolić i bardziej wyrazić, lepiej wyrazić. Te ruchy w vogingu, one znaczą różne rzeczy, bo są właściwie rodzajem języka i pochodzą od konkretnych inspiracji, konkretnych właściwie źródeł, czyli to jeżeli mówimy o właśnie Old Way czy Vogue Femme. Voguing jest formą tańca, która wywodzi się z improwizacji i która została ustrukturyzowana na przestrzeni lat. Powstała ona z takiego poczucia właśnie, z takiego pragnienia bycia kimś. Nie tylko sam voguing, ale cały ballroom jest jedną wielką taką manifestacją czegoś, co jest odmienne niż to, co kultura nam mówi, że ma być. I po prostu wyrasta z jakiejś tam jednej wielkiej nierówności społecznej. Yes, so I'm in the Kiki House of Sarmata. Firstly, it's like a lot of support. Like you get to have like these group of people that are all like investing their time and energy in like ballroom culture, like we're all learning about ballroom, and like it's really like helping me to go into like other categories that I don't do, because honestly inside the house there are really really good people that do Vogue Femme, and they have these classes, my house father and house mother Daniel and Vashna, they're like I guess ballroom icons here, and it's very nice to have them like impart their knowledge and all their skills. So it's very nice. It's like you have firstly emotional support and you can learn from others. It's just a family, a cute little family. If this one time I don't win a grand prize, or if anything ever happens, you know, it's like having that one interaction with that one person is always nice, I guess, because especially someone you look up to. Yeah. I don't look up to anyone, I'm a queen. Just saying, I'm kidding. Now, I wanna see you. Czasami są takie momenty takiej radości, takiego poruszenia. No to jest silne uczucie na pewno. Bardzo silne. Nigdy bym nie podejrzewała, że mogłabym czuć coś takiego. Czuję obowiązek, czuję powinność i czuję powołanie. Jak mi praca. Najpierw voguing i ballroom culture poznawałem przez media, że tak powiem. Czy to przez dokumenty, czy przez teledyski właściwie.
Trochę poczytałem na ten temat i później ze zdziwieniem odkryłem parę lat temu, że są tego typu zajęcia prowadzone w Poznaniu. Później razem z nimi też przychodziły nowe okoliczności do tego, żeby coś zrobić z tymi umiejętnościami, no i na pewno też, żeby wychodzić na balach. Jest wiele kategorii i wiele rodzajów czy sposobów tego, co można pokazać, w czym można się odnaleźć. Wokwem jest kobiecy, może być bardziej zmysłowy, może być bardziej agresywny, bo też są różne jakby wariacje i wersje wokwem, czy bardziej soft and cant, czy bardziej dramatic. A oldway jest, stereotypowo mówiąc, trochę bardziej męski. Natomiast ja i tak go trochę spedalszczam z samym sobą, że go wykonuję, no bo czasem nie mogę się powstrzymać po prostu. European Runway to myślę, że nadal jest to korzystanie z kobiecości, bo European Runway jest mimo wszystko stereotypowo kobiecy w swoim ruchu. Jest tam intensywna praca bioder, kierowanie się modelkami z wybiegów, więc jak najbardziej ten aspekt. Nie wiedziałem, że go mam wcześniej. Okazało się, że tak i że mogę to jakby sprawnie sprzedawać. Później z tym przyszła pewność siebie, która jest konieczna, żeby wychodzić w runwayu, ale też w sumie w każdej kategorii. I aspekt fashion. To jest też coś, co mi się bardzo podoba. Jakby łyknąłem bakcyla razem z zainteresowaniem się tą kategorią. Muszę trzeba mieć jakiś efektowny strój. Jako dzieciak zafascynowałem się twórczością Lady Gaga. I kiedy nie wiedziałem, jak mogę siebie odnaleźć poprzez właśnie jej odwagę, zacząłem próbować siebie uzewnętrzniać. Cechuję się przede wszystkim wrażliwością i wyobraźnią. Dziwne sny, fantazja. Albo widzę, nie wiem, zwykłą rolkę papieru i myślę, co mogę z niej zrobić, po prostu. Drag queen jako postać to zupełnie coś innego, ale drag queen jako sztuka. Dzielimy, mamy teatr, kino, kabaret. To drag bym postawił w kolejności jako oddzielny rodzaj sztuki, bo to trzeba nazwać sztuką, dlatego że nie wszyscy w tym dragu się sprawdzają. Dobrze. No, błędnie. Niektórym, którzy nie mają pojęcia, czemu służy drag i czym jest drag, wydaje się tak, że aha, no ktoś się tam przebrał, pomalował sobie usta, włożył kolczyk w ucho czy pióro w dupę i to jest już cały drag. Nieprawda. Dla mnie to jest po prostu wydarzenie. Ja uważam, że jeżeli ja jestem wywołana do tablicy pod tytułem Lula, dzisiaj jest twój wieczór, czy tam Lula, dzisiaj bierzesz współudział w wieczorze, to ja tego dnia muszę wszystko odrzucić, o wszystkim zapomnieć. Ja muszę się, że tak powiem, wyciszyć i wiedzieć o tym, że ja nie mogę popełnić gafy, że jeżeli mnie wywołują tego dnia, jak to się mówi, do tablicy, czyli na scenę, to ja muszę być w pełni przygotowana i muszę zdać egzamin. Czasami się nie udaje, ale wydaje mi się, że trzeba to zrobić na piątkę. To, co powiedziałam na wstępie, że nie wolno z tego robić tak zwanego paprykarzu, bo to wtedy wychodzi, to jest po prostu nieudacznictwo i ja się pod tym nie podpisuję. To ma być perfekcyjna pani domu. Ja próbuję być raczej taką draksą, która jest dość tradycyjna, w sensie nie jestem już mroczną draksą, czy artystyczną draksą, nie jestem wrogą, jakąś taką
abstrakcyjną postacią dragową. Jest dość tradycyjną, udająco kobiecą. Ale moim takim głównym nurtem właśnie jest animacja tych przestrzeni, tego nakręcania ludzi. Jest to takie wodzireje na tych imprezach. Ale jestem też dragcą, która ma bardzo, bardzo niewyparzony język i która wciąga aktywizm do swojego dragu. Bo ja zaczynam swoje wydarzenie, wszystko idzie ładnie, gładko, miło. Po czym mówię, że zbieramy na przykład na Fundację Ocalenie, która przekaże te pieniądze niezależnie od koloru skóry osób uchodźczych. I nagle jest takie, że zrobiło się politycznie. For me, like I said, it felt like a very secret society when I went there, and I was like, oh shit, can I say shit? I was like, oh shit, I did not know this existed. I mean, I was looking, I saw like the videos and stuff before, and I was like, okay, I'm gonna go there one day. But when I did, I really did not expect that. I was like, oh my god, Poland is the girl she thinks she is. I attended my first ball, I think it was November in 2021, and I was really nervous. It was my first time, I had never walked before, and I was like, I knew like from like watching Pose and like all these other TV shows, and I was like, okay, there's like a lot of pressure, and it was really good. And I was wearing this red bikini and this crystal dress. It was sparkling, the lights were like hitting me properly, and my face was just giving. It looked really good. When I came here, I just like yearned for like a place where I could like exist and see other people like me, you know? And it was so nice to see this like secret society. And I was like, oh my god, this place is beautiful. It's very validating. Like, it's not validating to me right now, but it's validating to my inner child. The one that was told that you are not enough, you don't have to express yourself like this, it's wrong, and there's something wrong with you. Winning a grand prize is like, you know, it's like, it's so redeeming, it's very healing, you know? But even if you don't win a grand prize, it's still the same effect. Przełom 70-80, bo o wcześniejszych to trudno mówić, bo to są już wtedy lata jeszcze jakieś takie młodzieńcze zupełnie. Coś mnie zawsze korciło. Otworzyć szafę, otworzyć i w tej szafie pogrzebać. I tak się zdarzało, że ja wyciągałam gdzieś z szafy jakiś ciuch matuli, jak to się mówi. No i tak nieudacznie coś na siebie wkładałam z tej maminej szafy. Gdzieś tam w łazience malowałam sobie gdzieś tam dyskretnie usta. Czasami to wychodziło lepiej lub gorzej. I przed tym dużym lustrem w tej bieliźniarce stawałam. No, jak to dzieciak. No, robiłam jakieś pozy, miny. Nie wiem, sama się do siebie uśmiechałam, czy puszczałam oko do tego lustra. Zakładałam jeszcze jakieś mamine buciki i w tych za dużych o trzy numery mamy butach gdzieś tam robiłem te draczne pozy i wydawało mi się, że oha, to jestem ja. Gdzieś tam się paru gejów spotykało, szło nie wiem, do kogoś, czy głównie do kogoś, bo jeżeli już chodziło o to, żeby się w coś przebrać, to nie można tego było robić na ulicy, czy w parku, czy na placu zabaw, bo to w ogóle nie było do wyobrażenia. Natomiast jeżeli była możliwość u kogoś, kto miał
jak to się mówi, stacjonarne warunki. Ja niby takie miałem, ale nigdy nie mogłem do siebie nikogo zapraszać. Była nas piątka na kupie. W związku z tym o tym, żeby zaprosić kolegów i jeszcze zrobić balangę, jak to się mówi, jeszcze do tego, nie wiem, zdjąć firankę, zrobić sobie z niej turban czy welon i wystąpić przed towarzystwem, nie było do pomyślenia. Chyba w ogóle nie można użyć określenia w czasach 70-80 do przełomu 90 o społeczności LGBT. To wszystko było gdzieś pochowane do kąta, do szuflady, do piwnicy. Ludzie się chyba bali o tym szczerze i otwarcie mówić. Ja nie wiem, bo ja patrzę teraz zupełnie inaczej na to wszystko, bo ja teraz poczułem ten oddech, to wszystko się stało, nie wiem, albo za późno, albo może stało się fajnie, że właśnie doczekałem tego, powiedzmy, już dojrzałego, starczego, nazwijmy to, wieku, w którym ja się znakomicie czuję i jest mi fajnie, pełen oddech. Bo ja mogę śmiało sąsiadowi powiedzieć: tak, jestem Lula, czytał pan artykuł. Niektórzy przyszli tutaj do mnie z szóstego piętra, powiedzieli: panie Andrzeju, coś niebywałego, myśmy się nie spodziewali, myśmy nie wiedzieli. Ostatnio widziałem się z przyjaciółmi w pracy i oni mi powiedzieli coś, co bardzo mi zapadło w pamięć, bo od zwykłego spotkania przeszliśmy do przebierania się, bo oni byli zafascynowani tym, co robię, jak się okazało. Więc spędziliśmy całą noc na robieniu sobie zdjęć i przebieraniu. I na rozmowach popytali się, dlaczego jestem taki, jaki jestem, skąd się to bierze, i tak dalej. I oni mi powiedzieli, że oni potrzebują w dzisiejszych czasach takiej osoby jak ja, żeby dawać siłę. To było coś pięknego i totalnie mnie to wzruszyło wtedy. Również oni zaczęli widzieć to, że jestem zupełnie, można powiedzieć, równy gość dla nich. Jestem ich ziomkiem, z którymi można pogadać, z którymi można się pośmiać i to jest super. Mi to bardzo pomaga, właśnie coś takiego, że ludzie akceptują to, jaki jestem, i wspierają. I kompletnie nie mają nic przeciwko. Wręcz przeciwnie, są właśnie ze mnie dumni i myślę, że jest coraz lepiej. Zespół dziewczyn z dragu wszystkie uwielbiam i uważam, że wszystkie robią wspaniałą rzecz, że pokazują to, że ich jest coraz więcej, że w każdym mieście słyszy się o scenie dragu, że to nie jest gdzieś w kącie, że to nie trzeba czekać wieczoru, żeby się odsłonić. Nie, idziemy. Halo, Lady Bridget, nie wiem, Zicola. Idziemy dzisiaj na drinka, idziemy do baru, idziemy do Ramony i Ramona jest nasza. Idziemy, przebieramy się, czy tam się ubierzemy, czy idziemy wspólnie, nie wiem, do jakiegoś ciucholandu, jest kiecka, która pasuje, przymierz, może na ciebie będzie. Tego nie było mowy o tym, żeby to się mogło zdarzyć w latach 80. Mogłaś to, co sama, nie wiem, oczami wymyśliłaś. No właśnie to było to, że zdjęłaś firankę, zrobiłaś sobie z niej pelerynę, albo wzięłaś ręcznik, uwiązałaś turban, przypięłaś do tego, nie wiem, byle jakąś blaszkę, byle się świeciło i ci się wydawało, że jesteś już szczęśliwa. Gówno prawda, teraz jestem szczęśliwa, bo teraz mogę iść, wybrać, przymierzyć i nikt na mnie krzywym okiem nie patrzy. Ktoś może przejść obok i powiedzieć: gówno mnie to obchodzi, jakaś wariatka się przebiera. Może dla kogoś wariatka. Dla mnie jest to sztuka. Ja się cieszę, że ja w tym się pokażę ludziom. Że ja do nich, nie wiem, zerknę, rozłożę ręce, powiem: kocham was, zaśpiewam wam dzisiaj Bayo Bongo, prawda?
You've reached the house of unrecognized talent. Please start after the... Listen! Pop, 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 pop